W tym nagraniu zajmiemy się tworzeniem nazwy systematycznej dla związku chemicznego o następującym wzorze sumarycznym. CO2S3. Ten związek chemiczny składa się z metalu i niemetalu, więc jest to kryształ jonowy. Indeksy stechiometryczne w tego typu związkach podają, jaki jest stosunek kationów do anionów w krysztale. Zastanówmy się, jak utworzyć nazwę dla tego związku chemicznego. W nazwie musimy podać wartościowości poszczególnych elementów, jeśli mogą one przyjmować różne wartościowości. Mamy tu siarkę i kobalt. Siarka może mieć różne wartościowości, od 2 przez 4 do 6. Natomiast kobalt jest pierwiastkiem znajdującym się w bloku energetycznym D, przez co może się wydawać elementem skomplikowanym do ustalenia wartościowości. Zajmiemy się nim na koniec. Siarka w tym związku tworzy tak zwany anion prosty. Jeśli siarka tworzy taki anion, to pobiera od atomu, z którym tworzy związek, tyle elektronów, ile brakuje jej do oktetu elektronowego. Siarka znajduje się w 16 grupie układu okresowego pierwiastków. Do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, do oktetu, brakuje jej 2 elektronów. W tym związku chemicznym każdy atom siarki tworzy dwuujemny anion. Siarka może utworzyć tylko jeden anion prosty, anion siarczkowy. W tym anionie jej wartościowość wynosi 2. Jeśli masz do czynienia z anionem siarczkowym, nie musisz podawać wartościowości siarki w nazwie związku. Teraz musimy się zastanowić, jaki jon będzie tworzył kobalt. Skoro siarka utworzyła anion, to kobalt, jak zresztą każdy inny metal, w związkach jonowych będzie tworzyć kation. Kobalt ma 9 elektronów walencyjnych. Jako pierwiastek bloku D nie dąży do uzyskania oktetu na ostatniej zapełnionej powłoce. W analizowanym związku stosunek jonów kobaltu do jonów siarczkowych wynosi 2 do 3, więc jeśli chcemy obliczyć ładunek kationu kobaltu, to wiedząc, że analizowany przez nas związek sumarycznie musi mieć ładunek obojętny, możemy na przykład zastanowić się, jak zrównoważyć ładunek pochodzący od anionów siarki. Na 2 kationy kobaltu przypadają 3 aniony siarczkowe. Sumaryczny ładunek anionów wynosi 3 razy minus 2 daje nam minus 6. Więc sumaryczny ładunek kationów kobaltu musi wynosić 6. 6 podzielić na 2 daje 3. W tym związku mamy do czynienia z trójdodatnim kationem kobaltu. Nazwa związku to siarczek kobaltu 3.